Okay. Tu jest dziewiątka. Szukają toś. Wszyscy już pewnie widzą, bo to zawsze tak jest. Wszyscy widzą mi się. Nie no, gapy. Antoś, gdzie ta ósemka? Nie wiem. Tu co jest? To jest dziewiętnastka. Dwadzieścia... Tu jest. Tu? No. Tu? Tu? No. Pomogę ci. Wow! Wow, samochód. Super. Ty już masz cztery, tak? No pewnie. No, jeszcze będą cztery. To ten. Pokaż. To ten. No. Czekaj, bo nie widać. Ciemno. Taki ma Antoś dzisiaj samochód. Super masz samochodziki w tym kalendarzu, nie? A to był ten. No. A Laura Bing. Bo musiałam iść Antosia ogarnąć w toalecie, więc nie chciałam, żeby się wybrała na schody. Laurcia, a teraz ty. Czekaj, gdzie jest twoja ósemka? Ósemka, tutaj. A ty też nie będziesz miała dzisiaj nic takiego. Ty dzisiaj nie będziesz miała nic. Wow! No. Co mamy? A, zobacz! Spineczki dla konika. Takie wiaderko ze spineczkami. Pokaż. Że można z ozdobami do włosów. No to mama musi to opilnować, bo Laurcia jest jeszcze troszkę malutka. Tak. Konika te. No. Ozdoby. Tak się mama bawi, takie ma konik ozdoby. Nie będę z nią więcej rozmawiać. A ja nie będę więcej rozmawiać. Nie będę. W końcu wyciągnęłam dzieci na górę. Anto się chce bawić w sklep, ale ja bym chciała wykorzystać słoneczko i mimo, że jest zimno jednak, mimo wszystko, to chciałabym z dzieciakami wyjść na chwilę na zewnątrz. No, to bym chciała zrobić. Bo ile mam Hot Wheelsów? No wiem, dużo masz Hot Wheelsów. I nie biorę kamery, ponieważ no wiecie, na spacerze tu będziemy chodzić sobie, nie za dużo będzie się działo, niewiele, nic ciekawego. Także dam sobie baterię do podładowania, bo od wczoraj nie była naładowana i potem jak wrócimy, to się do was odezwiemy. Laurcia, co ty robisz? Czemu ściągłaś gumeczkę z włosów? Spiałam jej włosy. I rozpiąłem, też muszę potem ogarnąć swoje włosy. I jak przyjdę ze spaceru, to pokażę wam tą paczuszkę, którą dostałam. Jeszcze nie testowałam tych kosmetyków. Czekam, żeby wam je pokazać i będę używać. I będę wam mówić, jak się sprawdzają. Wszystko wam pokażę, jak przyjdę. Patrzę, co ona robi. Wzięła krople do nosa. Daj. To są takie naturalne krople do nosa ze srebrem. I podobno to srebro ma zbawienny wpływ na bakterie, zabija bakterie, antybakteryjny, oczyszczający, spray do nosa, wspomagający leczenie kataru. Ja już miałam, tylko inny i nie działa u dzieci, także zobaczymy, bo kupiłam go z polecenia. Zobaczymy, no ale raz już miałam i nie za bardzo widziałam, żeby to działało, ale już po prostu chwytam się wszystkiego, choć na razie jest naprawdę odpukać dobrze. Tylko, że skończył nam się ten estabion i powiem wam, że odkąd Antoś bierze ten estabion, rzeczywiście już Antoś dwa tygodnie chodził do przedszkola i kolejny się szykuje. Także super. Pokasuje Antoś i tak dalej, ale myślę, że to jest jeszcze takie pozostałości po tamtych. Kaszleć dziecko może naprawdę bardzo długo i on cały czas, ale coraz ładniej tak od krztusza. Więc i to nie jest, wiecie, takie, że go męczy, tylko tam co jakiś czas coś zakaszla. Dobra, lecimy na ten spacer. Potem się ogarnę, zrobię sobie jakąś maseczkę i użyję tych kosmetyków. Zobaczymy.
Chodź, Laurcia! Proszę bardzo. Tu mamy świąteczną Ladę. W sklepie Antosia. I będziemy układać teraz produkty. Zobaczcie, tak się prezentuje lodziarnia. I powiem wam, że jak na teraz, jak na wiek Laurci na to. I tak jak przypuszczałam, bierze to do buzi. Także żywotność nie będzie zbyt długa. Ale nawet przyjemnie to gra. I zobaczcie, jak świeci. I bawimy się w sklepik. Tak? Tak, poproszę. To ja sobie wybiorę, a pan mi skasuje, dobrze? Tak, no to ale ja jeszcze bym chciała coś. Jeszcze bym potrzebowała to. Nie wiem, co to. Proszę kasować. Jakiś dziwny ten pan w tym sklepie. A nie powinien pan tego tym szczytać? Nie będziesz... Zwalił pan warzywa, no... Cóż to za ekspedient, no normalnie. Proszę, czy ja mogę rozmawiać z pana kierownikiem? A jakąś jednorazówkę na zakupy, czy ja mogę prosić? Najlepiej taką biodegradowalną. Bo zapomniałam niestety swojej. Najlepiej taką wielorazową. Proszę. A pani sprzedaje lody? Poproszę loda. Poproszę mi sprzedać loda. Proszę mi loda sprzedać. Proszę mi. Poproszę kręconego takiego, poproszę. Sprzeda mi pani takiego loda? To proszę mi dać. O, dobrze. Dziękuję. Miam, miam. Ale był pyszny. Dziękuję bardzo. Płacę pani pieniążki. Proszę. Proszę sobie tu położyć pieniążka. Skupiony, super. A pan cały czas kasuje jedną rzecz? A te rzeczy? Kto skasuje? Dziękuję. A to trzeba chyba zważyć. Zważyłem. Sama siedzieć? Ojej, niech ją pani podtrzymuje. A tamte dzieci nie chcą lizaczków? Proszę dać. Tamtym dzieciom też. Proszę panią, proszę, ta pani ma... czworaczki, więc no, może być zmęczona i w lekkim letargu. O, tu jakiś wielki bobas chyba się pierwszy urodził z całego rodzeństwa. Proszę dla tego bobaska też lizaczek, proszę. Gugu gada, lizaczek! O, proszę. I trochę dziwny pan sprzedawca ze sklepu spożywczego. O. Ma. Proszę, lodzik dla Dzidzi. Ojeju, a to dziecko wypadło. No to teraz to już nic z niego nie będzie. Proszę, lizaczek do rączek. A pan, czemu pani tak robi swoim dzieciom? Niom, 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 niom. O, niom, niom, niom. Niam, niam, niam. Daj lizaczka dzieciom. Niom, 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 niom. Ale pyszny. Ja się chcę z tobą bawić. Kurde, ja ci muszę kupić ten stragan, bo mama się nie umie wczuć. A to by moje pi... Niech mi ktoś powie, kto się... Niech mi ktoś powie, kto się budował, że sprawy podłączy mediów w domu to nie jest u nas w kraju jakiś absurd. Że nie dość, że musicie za wszystko zapłacić, za te podłącza i tak dalej, to znaczy płacicie za to później rachunki, jeszcze sami musicie ponieść koszty doprowadzenia tego wszystkiego i tak dalej, to ja właśnie dostałam jeszcze list z wodociągów o tym, że muszę zapłacić 188 zł i 31 groszy za przeprowadzenie badań prób wody, czy woda, którą będą mi dostarczać do domu i za którą ja będę płacić, czyli ich woda, jest zdatna do picia. Obłęd po prostu.
Tym bardziej, że robiliśmy rozbudowę sieci wodociągowej, która kosztowała bardzo dużo, w okolicach 20 tysięcy złotych, tyle kosztowało nas podłącze wody, które łaskawie jakąś tam część tego, w zależności od tego, ile im się to opłaca, gdzie to oni będą właścicielami tego całego wodociągu. I tam będą się budować pewnie domy, bo my będziemy chcieli też te działki sprzedać i tak dalej. I może ktoś u sąsiada będzie się budował. Wiecie, tam też są działki i będzie się chciał jakoś podłączyć i tak dalej. No to jest śmiech. 188 zł i 31 groszy. I jeszcze ten list wyciągnęła moja mama ze skrzynki. I wyobrażacie sobie, że takie pisma przychodzą, nie przychodzą listem poleconym. Było to normalnie wrzucone do skrzynki i płatność do 13 grudnia. Także jakbym się nie zorientowała, że coś jest w skrzynce, wiadomo, skrzynki się sprawdza, ale takich rzeczy nie wysyła się zwykłym ekonomicznym listem, tylko poleconym, żeby dotarły do rąk, bo mogłabym, no nie wiem, nie odebrać tego ze skrzynki i co wtedy? Dramat, dla mnie dramat, nie wiem, co wy o tym myślicie. Dramat, nie wiem, co wy o tym myślicie i w ogóle jak budowaliście domy i tak dalej. Ja wiadomo, że trzeba ponosić jakieś koszty, no ale niektóre te koszty są absurdalne. Normalnie każdy papierek. Ciekawe, czy za podpięcie licznika też będę płacić. Nie, to jest po prostu hit. I właśnie ogarniam rachuneczki. Jak żyć w tym kraju? Jak żyć? Do mamy, nie? Tak? Kochani, wiem, że miałam wam dzisiaj pokazać kosmetyki, ale zrobiło się nagle tak ciemno. W ogóle myśmy bardzo późno zaczęli dzień, więc pokażę wam je jutro. W ogóle dzisiaj, widzicie, jaki ten vlog ma dzisiaj jest? No taki, nic już z tego nie będzie. Oni mi nie dadzą żyć. Jak nie sklepy i inne, to to. Nie mam w ogóle chwili wytchnienia. W ogóle. Jakiego? Gdzie ma taki być? Brawo, no. To układa. Jak jeszcze? Nie. No, a ten a taki pomarańczowy, gdzie ma być? Nie. Gdzie ma być taki pomarańczowy? Gdzie go trzeba dać? Tu. Gdzie? No nie, tu. Tu. Tu widzisz? Tu, dobra. A ten gdzie trzeba dać? Niebieski, gdzie trzeba dać? Brawo. A teraz żółty, gdzie trzeba dać żółty? Tu. Brawo. A tutaj jaki? Tutaj, Laurcia, jaki tu ma być? Pokój. Taki, brawo, ślicznie. A tutaj jaki ma być? Tutaj, Laurcia, do tej dziurki? Do, nie, tutaj, Lursia, tutaj, jaki ma być? Tutaj, to już nie jest żabka, tutaj, nie, o, torcik nie ma, to jest torcik, tutaj, jaki ma być? Zielony, taki, nie, nie ma, ona myśli, że wszystko ma mieć oczy, to jest to, dobra, no to może być tort z oczami, to damy oczy, no i gdzie ma być jeszcze? Fajnie, zobaczcie, ile jest tych plansz do tego różnych kolorowych, trudniejszych.
i łatwiejszych, no powiem wam, że Luśka tak jak jej się chce, to ogarnia. Widzieliście tu na początku super i wcześniejsze super, a teraz już widzę, widzicie co się dzieje. Nie może w miejscu. A taki różowy gdzie? Tu. Brawo, no. Czy widać po moich oczach, że chce mi się spać? Tak, i cały ten vlogmas dzisiaj jest taki. Masakra. Śpiący vlogmas. Senny vlogmas. Nudny. Ale i takie dni będą, kochani. Jak vlogmas, to vlogmas. Mam nagrywać codziennie, to będę nagrywać codziennie. Jak takie wyzwanie, to takie wyzwanie. I no niestety, dzisiaj taki dzień. I co ja wam mam poradzić? A może tak będę chodzić? Albo tak będę tu siedzieć, wiecie, śpiąc, a dzieci będą myśleć, że na nie zwracam uwagę. Nie, już po prostu od tego myślenia biję na głowę. Nieźle, nie? Jaki sit! Nie no, stała rzeczywiście musi odreagować, bo inaczej... Ale... Kochani, z ekscytacji, jak nasze problemy zakończą się w tym tygodniu, to tak będę chodzić. Jeszcze taki będę miała wyszczerzony uśmiech. Tu. Przebrać. Powiem wam w ogóle, że teraz jak mamy te stresy, to ja mam tendencję do zażerania stresu. I może tego nie widać, tak, wiecie, gołym okiem, ale czuję się taka, jakby była już bardziej mięciutka. I bo wiecie, nie ćwiczę nic. Nic, mniej się ruszam, zima, co sprzyja obrastaniu w tłuszczyk. I no, powiem wam, że niech się ten stres w tym tygodniu skończy. Bo ja chcę coś zacząć ze sobą robić, bo no, bo będę coraz bardziej mięciutka, jak tak dalej pójdzie, bo jak widzę słodycze, to kwiczę, dosłownie, kwiczę. Nie umiem sobie odmówić. Witaj w zoo! To tu mieszkają dzikie zwierzęta z różnych stron świata. Mureny. Mureny są prawie ślepe, mają za to świetny węch. Meduzy, a tu? Ślimaczki! No. Day night. Zapiaj. Mami szak ty 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 ty. Mami szak ty 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 ty. Mami szak ty 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 ty. Nie pluj się tak, mami szak. No. Mama. Daddy shark ty 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 ty. Daddy shark ty 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 ty. Daddy shark ty 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 ty. Daddy shark. Mama. No brawo, śpiewaj. Baby shark ty 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 ty. Baby shark ty 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 ty. Baby shark ty 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 ty. Baby shark. A potem jest let's go hunt ty 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 ty. Let's go hunt ty 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 ty. Let's go hunt ty 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 ty. Let's go hunt. A pokaż zęby, rekina. Tak, otwórz i pokaż zęby, rekina. Piękne kiełki. No w tych ciemnościach to najwięcej nagram. Matka ogarnięta i wiecie, która jest godzina? 20:43. Oh my god. To jest życie.
Lucia, powiem wam, że bawili się tymi dwiema misiami, między innymi tym. Laurka akurat tym takim tygrysem i ona sobie tak zaczęła go, wiecie, tak przed siebie rzucać, tak sama się z nim rzucała też na podłogę. No i niestety nie zdążyłam zareagować za drugim razem, jak rzuciła tym misiem, to on jej odjechał i uderzyła się, tak wiecie, buzią. I to trochę wędzidełko sobie uraziła, bo uderzyła i troszkę krewki poleciało. Ale nic takiego, wiecie, jakiegoś strasznego się nie stało. Ja prawie udostępniałam vloga i była już po kąpieli i tak dalej. No ale wiecie, wcześniej ją ogarnęłam, żeby już mieć spokój. No i mówię, i wiecie, i tak się rozpłakała, przytuliła i zobaczyłam, że ona jest już taka do spania. No i się jej pytam, czy mleczko i do spanka. A ona, że to, poszłam z nią na dół po wodę, przyniosłam, zrobiła mi to mleko, ona wypiła to mleko, tylko zawołała, wzięłam jej to i Luśka padła, jak zazwyczaj, kochani. No, także te kilka nocek, te teraz, widzicie, jedna, dwie noce, trzecia noc, trzeci dzień bez drzemki i Luśka już nie miała tych pokładów energii, żeby wytrzymać. Także śpi sobie tam słodzinka w łóżeczku. Ja mam taką suchą tą skórę, że po prostu testy tych kosmetyków, które do mnie przyszły, to będzie istny, idealny ten, jak to? Obiekt do mam upaćka na okulary, do testów. Bo czoło, no szkoda, że nie możecie tego poczuć. Można by nim coś wyszlifować. Ale zrobiłam sobie peeling. Chyba jakiś taki słaby ten peeling jest. Tu mam taką słabą plamkę tu. I nałożę sobie krem, ale może nie chcę rozwalać tych pudełek, póki wam nie pokażę. Albo nałożę sobie ten krem i jutro już wam dam znać, jak moja skóra się po tym czuje. Nie robię żadnych maseczek, nie robię żadnej maseczki, tylko pokremuję się tym kremem i zobaczymy. Jutro wam te kosmetyki pokażę i powiem wam, jakie jest moje takie pierwsze wrażenie. Wiadomo, nie można kosmetyku oceniać po jednym użyciu, chyba że was, wiecie, nie wiadomo, co się stanie na twarzy. To wiadomo, że dalej się już testów nie prowadzi, ale jak dobrze działa, zobaczymy. Najgorsze jest to, że Ajuś dalej nie śpi. Co? Wygoniła cię łóżko? To chodź do łóżeczka tu. Co? A co? No wygoniła mnie po prostu. Babcia cię wygoniła? A czemu? Bo byłeś niegrzeczny? Nie, byłem grzeczny, ale mnie wygoniło. No to kładź się do swojego łóżeczka. Nie. Czemu? Konika. Nie żadnych choników, tylko Laura. Cicho. Laura śpi. Dzięki. Kładź się. Idziemy spać, Antoś, jutro idziemy do przedszkola. Teraz ty mnie wygoniła. Nie wygoniłam cię. Wygoniłam. On ściemny. To śpi tam. Wszedł do namiociku. Teraz ja go wygoniłam. Śpi w namiocie, mamo, na holu. Dobra, może tam zaśnie. Nie, no musisz już spać, bo jest przed 21, a jutro trzeba wstać. Ale trochę chcę się jak najszybciej ogarnąć, ze względu na to, że jedziemy do babci odebrać to łóżeczko. Jadę z Laurką i chyba jadę z Laurką. Zadzwonię sobie rano do babci, bo dzisiaj do niej dzwoniłam, ale nie odebrała. Widocznie nie było jej w domu, więc jutro do niej zadzwonię i zobaczę. Albo pojadę z Laurką, albo Laurcie na chwilę zostawię z moją babcią i tylko wezmę to łóżeczko. Bo jakby babcia była w mieszkaniu, w domu, no to bym Laurkę wzięła po prostu na chwilę do babci. Bo ogarnęłam sobie tu i pranie muszę sobie jeszcze powiesić. Mam na schodach misce, ale brałam też sobie kolację. Jem sobie kolacyjkę i kochani, do usłyszenia w następnym vlogu. Mam nadzieję, że jutro będzie się coś więcej działo. Niestety powiem wam szczerze, że u nas niedziele zazwyczaj tak wyglądają. Jeżeli nic nie wymyślimy, nie ma męża i tak dalej, to jest nuda. Ja nie za bardzo lubię niedzielę. Chyba że gdzieś sobie pojedziemy, ale to zazwyczaj latem i tak dalej, a tak to nie ma za bardzo co robić. Wiadomo, można na jakiś basen, można coś tam, ale męża nie ma i poza tym Antoś kaszle, Laurcia też coś, katar i nie ma co sobie chorób robić. Musiałabym widzieć, że są tacy full zdrowi, a jednak coś w nich siedzi, tak. Coś się wkrada i
No, nie wiem, co ten Antek robi. Także, kochani, gaszę światła. Antoś, co ty robisz? Chodź tu. Gaszę światła, kończę to. Muszę, widzicie, jedno śpi, to drugie dokazuje. I zazwyczaj zasypiał dziadków, a dzisiaj jak na złość. Do usłyszenia jutro. Ale nie rób takiej miny, ładnie. Dobre robi miny. Dobre, on jest natura. Mama. 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 Mama.